Samochód w rodzinie od 2011 roku i był kupiony jako pokolizyjny. W lipcu 2023 auto po przejściu pozytywnie diagnostyki pod chip tuning przeszło oczyszczenie układu dolotowego z sadzy oraz płukanie układu paliwowego dodatkiem do paliwa, żeby tuner miał jak najlepszą bazę do pracy. Przy odbiorze samochodu tuner stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby samochód przy takim roczniku i takim przebiegu trzymał fabryczne parametry ciśnień paliwa do ładowania oraz pracy wtryskiwaczy i nie kopcił, a sam silnik jest na tyle zdrowy, że ma potencjał na 150 koni mechanicznych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Renault Scenic 2, rok produkcji 2006, silnik diesel 1.5 DCI K9K Common Rail Siemens, katalizator fabryczny DPF, FAP fabrycznie nie posiadał, norma Euro 4, moc fabryczna 106 koni mechanicznych i 240 Nm, moc po chip tuningu zmierzona na hamowni drogowej 131 koni mechanicznych, przebieg obecny 173 tysiące km, przebieg w trakcie chip tuningu około 168 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Motywacja właściciela pojazdu jest następująca. Chciałbym wykonać badanie, żeby sprawdzić, czy wymiana oleju przy 7000 km, którą sobie założyłem, ma sens, czy istnieje możliwość wydłużenia interwału olejowego do 10000 km i czy ewentualnie zmiana mapy ma wpływ na przyspieszone zużycie oleju lub jego ewentualne rozrzedzenie paliwem. Inicjatorem tego eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do samochodu zalany został olej Elf Evolution 900 w klasie lepkościowej 5W40. Klasa jakościowa SN łamane przez CF, A3 łamane przez B4, nie były stosowane żadne dodatki. W przypadku tego samochodu od początku nie było książki serwisowej, więc tutaj określenie zaleceń producenta co do interwału i oleju można oprzeć co najwyżej o dane dostępne w internecie. Instrukcje serwisowe do tego typu samochodu dla wersji przed liftingiem oraz po liftingu odsyłają bezpośrednio do książki serwisowej. Patrząc na to, że u mnie w rodzinie dominuje marka Renault, samochody od 2006 do 2016 roku, to zakładam, że interwał według producenta i w tym przypadku będzie wynosić standardowo 30 tysięcy km. Dodatkowo popierają tę tezę informacje na tych stronach, których linki znajdziecie w opisie filmu. W nowszej instrukcji jest jedna strona poświęcona Elfowi jako broszura reklamowa z obrazkiem sugerowanego oleju zarówno do diesla, jak i benzyny. Na obrazku jest właśnie używany przeze mnie olej. W oparciu o internetowe bazy danych samochodów zalecany jest olej syntetyczny 5W40 oraz pojawiają się informacje na forach, że zalecany jest właśnie Elf Evolution 5W40 SRX do wersji 1.5 DCI bez FAP-a, DPF-a, tak jak jest to w tej broszurce reklamowej z instrukcji. Wyszukiwarka oleju Elfa w momencie zakupu oleju również dobrała 5W40 SRX jako rekomendowany olej. W starszej instrukcji jest ogólny spis olejów silnikowych zalecanych przez producenta zawarty w tej broszurce reklamowej. Linki od Mateusza do znalezionych przez niego informacji w sieci na temat zalecanego oleju również w opisie filmu. Przebieg badanego oleju to 6921 km, 70% eksploatacji to miasto, reszta trasa, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Co najmniej raz w miesiącu auto jedzie w bardzo intensywną trasę o długości 200 km. Na co dzień samochód pokonuje od marca 2023 roku do 20 km ze względu na zmianę miejsca pracy. Intensywne jazdy zaczynają się w okresie wakacyjnym, lipiec-wrzesień, gdzie nierzadko w jeden miesiąc w tym okresie jestem w stanie zrobić 3000 km. Mateusz przesłał bardzo dużo szczegółowych informacji, wrzucam je do opisu tego filmu, z najważniejszych kwestii. Samochód w rodzinie od 2011 roku i był kupiony jako pokolizyjny. Wymiana oleju oraz filtrów przez poprzedniego użytkownika była prowadzona na czas co 10 tysięcy km i zalewany był olej zalecany przez producenta.
Mateusz przejął samochód w marcu 2021, sukcesywnie inwestując w niego oraz odmulając go. W moim posiadaniu auto przeszło 4 wymiany oleju oraz filtrów, wymiany sztywno do 10 tysięcy km, z czego przy drugiej i trzeciej wymianie były przeprowadzone płukania silnika środkiem TEC 2000 Engine Flash oraz użycie preparatu TEC 2000 Oil Booster w celu neutralizacji resztek zalegającej płukanki. 2-3 razy w roku dodaję dodatki do ropy od TEC 2000 oraz ProTEC, ponieważ one w moich prywatnych testach najlepiej spełniają swoją funkcję. W lipcu 2023 auto po przejściu pozytywnie diagnostyki pod chip tuning przeszło czyszczenie układu dolotowego z sadzy oraz płukanie układu paliwowego dodatkiem do paliwa, żeby tuner miał jak najlepszą bazę do pracy. Przy odbiorze samochodu tuner stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby samochód przy takim roczniku i takim przebiegu trzymał fabryczne parametry ciśnień paliwa do ładowania oraz pracy wtryskiwaczy i nie kopcił, a sam silnik jest na tyle zdrowy, że ma potencjał na 150 koni mechanicznych. Samochód nigdy nie miał wymienianych wtryskiwaczy, pompy wysokiego ciśnienia oraz turbosprężarki, a tankowany był paliwem z renomowanych stacji benzynowych. We wrześniu 2023, zaraz po wgraniu nowej mapy, auto w 2 dni pokonało 2 intensywne trasy, pokonując 1400 km. Przy temperaturach rzędu minus 5 stopni Celsjusza średnie spalanie przed mapą silnika rosło momentalnie od 6,9 do 7,0 litra na 100 km. Obecnie przy ostatnich ujemnych temperaturach minus 5 stopni Celsjusza spalanie po mapie wyniosło 6,3 litra na 100 km pomimo jazdy na niedogrzanym silniku. Zauważyłem, że ilość znikającego oleju silnikowego jest mniej więcej porównywalna z dodatkiem Oil Booster od TEC 2000 oraz bez niego, około 200 ml na 5-6 tysięcy km. Obecnie samochód jest po czwartej wymianie oleju, więc żadne dodatki uszlachetniające czy czyszczące nie zostały zastosowane, a silnik pracuje na samym oleju. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 89,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Otrzymujemy niemal idealną zgodność. Takich dobrych wyników nie odnotowujemy zbyt często, dlatego gratulacje w tym miejscu dla producenta tego oleju za tak wysoką dokładność w zadeklarowanych wartościach. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 80,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174, a to oznacza, że mamy spadek lepkości w granicach 7-10%, stan akceptowalny. W odniesieniu do lepkości mierzonej w 40 stopniach, początek przedziału ostrzegawczego, na tym etapie nie mamy większych zastrzeżeń.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o liczne inne bibuły, które ostatnio pojawiły się w laboratorium R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bazujemy głównie na teście od MCU. Zanieczyszczenia w oleju to środek skali, natomiast do podkreślenia jest wciąż wysoka jakość ogólna tego oleju. Żółta aureola może świadczyć o obecności glikolu w oleju, ale równie dobrze to może być pochodna jednego z dodatków, które Mateusz w przeszłości aplikował do tego silnika. W ramach ciekawostek zobaczcie sobie, jak wyglądają wyniki dla innych bibuł, które aktualnie są testowane w laboratorium. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni otrzymano następujące wyniki. Po pierwsze, potwierdzenie akceptowalnych poziomów sadzy w oleju. Tym samym otrzymujemy kolejny raz sygnał, że nie każdy olej z diesla musi być czarny jak smoła. Po drugie, większość parametrów to przedział akceptowalno-ostrzegawczy. I co warte podkreślenia, przy ostrzegawczych poziomach to jest to górna granica ustalonego przedziału. Taka sytuacja jest w odniesieniu do stopnia sulfonowania, wysokie wartości, czy też w odniesieniu do stopnia nitrooksydacji, przekroczony poziom krytyczny. Co to może oznaczać, jakie źródło i tak dalej, odsyłam Was do filmu, który to opisuje szczegółowo, link w opisie tego filmu. Na widmie pojawiają się również sygnały powiązane z rozcieńczeniem oleju paliwem. Podsumowując, decyzja o wymianie oleju wydaje się być w tym przypadku zasadna. Test lepkościowy oraz bibułowy wypadły pomyślnie, natomiast w podczerwieni pojawia się kilka spraw do wyjaśnienia. Być może sygnały ostrzegawczo-krytyczne są związane z tym, co napisał Mateusz, mianowicie jeszcze z takich dodatkowych informacji dotyczących samochodu, jakie mogą mieć wpływ na wynik, to mogę dopowiedzieć, że tydzień temu w trakcie diagnostyki komputerowej okazało się, że samochód ma całkowicie spaloną jedną świecę żarową i jedną dogorywającą. Sam samochód zaczął od grudnia kręcić o jeden obrót więcej, ale nie było problemów z uruchomieniem, niezależnie od temperatury otoczenia. Natomiast dłuższa procedura rozruchowa nasiliła się w trakcie styczniowych 20-stopniowych mrozów, a nawet po nich w dodatnich temperaturach. Można przyjąć, że od miesiąca auto ma niesprawne dwie świece żarowe. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. W ramach przypomnienia, reakcja w postaci kciuka czy też komentarz do filmu są bardzo ważne, bo dostarczają dodatkowej energii do pracy. Z góry dziękuję za aktywność na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!